Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet I oczywiście zapraszamy Państwa, żeby dołączyć do naszej załogi Żółtej Łodzi Podwodnej. patronite.pl/z/remont. Zostało tylko 2 dni do końca zbiórki. Jest tam ponad 700 wpłat. Nieco więcej nam potrzeba. A serdecznie dziękujemy panu Sławomirowi, panu Mariuszowi i 3 razy wsparcie anonimowe. Jak pisze pani Ewa, dla wspaniałych dziennikarzy, aby mogli pływać na wyremontowanej łodzi. Ile mogłam, tyle poszło. Dziękuję. Tak więc zapraszamy. patronite.pl/z/remont. A my dzisiaj przenosimy się do Francji. We Francji właśnie doszło do aresztowania założyciela Telegrama. Mówię o Pawle Durowie, to Rosjanin z francuskim paszportem, który został zatrzymany 2 dni temu na lotnisku, 3 dni temu w poniedziałek w Paryżu. Jak wyglądały te relacje z francuskim establishmentem? Jak wyglądały, przepraszam, te relacje z prezydentem też Francji? O to zapytam naszego gościa. Aleksander Bondariew, dziennikarz, publicysta, tłumacz, czy jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani. Aresztowanie Pawła Durowa, jak wiemy, na pewno spolaryzowało opinię publiczną, ale stało się to akurat we Francji. Jak wyglądały te relacje Durowa z prezydentem Macronem i z establishmentem francuskiej polityki? Proszę panią, to znaczy z Macronem Paweł Durow już spotykał się wiele razy. I to nie od razu zostało znane, ponieważ Macron powiedział, że to nie jest decyzja polityczna, ale nie wspomniał w ogóle, że zna Pawła Durowa. Mianowicie dziennikarze znaleźli papiery, gdzie Paweł Durow podaje na obywatelstwo francuskie i między innymi wspomina o tym, że kilka razy na ten temat spotykał się już z prezydentem Macronem, zanim dostał to obywatelstwo w 2021 roku. Trzeba powiedzieć, że dostał to obywatelstwo jako zasłużony cudzoziemiec za zasługi w szerzeniu wpływu Francji w świecie. To wydawałoby się prawie idealnie. I rzeczywiście i sam Paweł Durow, i dziennikarze głównie, ponieważ Paweł Durow tylko z policją rozmawiał, okazało się, że była kolacja bardzo konkretna w 2018 roku z Macronem, czego nikt nie zanegował, podczas której to kolacji Macron zaproponował Pawłowi Durowowi, żeby on przeniósł swoje sztab podniesie swojej korporacji do Paryża. I wtedy Paweł Durow odmówił. Ze znanych jemu powodów, niezależnie od tego, dostał to obywatelstwo francuskie i oprócz tego trzeba powiedzieć, że sam Macron nie ukrywa i cała elita polityczna francuska używa telegramu w sposób absolutnie ogólny i wolą ten messenger od wszystkich innych. Od tej pory Macron powiedział, że to, jak już powiedziałem, nie jest decyzja polityczna i że sąd postanowi, co będzie dalej. Paweł Durow został wypuszczony z aresztu tymczasowego, ale nie wyszedł na wolność, bo będzie przebywał w Pałacu Sprawiedliwości w oczekiwaniu na sąd, który albo jakieś tam jemu zarzuty konkretnie przedstawia, a teraz jest ich 12 zarzutów, ale wszyscy, jak to mówi się po francusku, contre X, to znaczy to zarzuty przeciwko nieznanej śledztwu osobie, której to osobą może zostać i Paweł Durow. Panie redaktorze, tak jak pan powiedział o kaucji, będzie on czekał na razie na składanie zeznań i na to, żeby móc przed francuskim wymiarem sprawiedliwości
odpowiadać, ale jakby pan spojrzał szerzej na ten kontekst, dlaczego akurat właśnie Francja stała się tym miejscem? Wiemy, że właśnie miał Paweł Durow dobre relacje z samym prezydentem Macronem, z tego przynajmniej co wynika. Jak komentowane jest to przez samych publicystów, dziennikarzy we Francji? Przez dziennikarzy we Francji to jest komentowano tak, że jak wiadomo zresztą, że we Francji nie ma rządu już od wyborów, które odbyły się więcej niż prawie że 2 miesiące temu. I wszyscy dziennikarze piszą, że Macron teraz został po prostu cesarzem. Zawsze miał takie tendencje i zawsze mówił, że Francja straciła możliwość prawdziwej władzy, pionu władzy, po tym jak była egzekucja króla podczas rewolucji francuskiej. I są dwie wersje, które piszą dziennikarze francuscy. Albo ta policja już kompletnie nie rozumie, co robi i z kim ma do czynienia. I tak samo może spokojnie zaresztować Ilona Maska, na którego też wszyscy to zęby, cała Europa, bo zbyt niezależny, a Europa, w sensie Unia Europejska chce, żeby nie było messengerów albo Twittera, czy sieci X bez cenzury. Bez kontroli. Mm-hmm. I to znaczy chce tę kontrolę. I ta policja może nawet Durowa zaresztować, Maskę zarejestrować, ale bardziej tacy ludzie, którzy mniej więcej wiedzą, co to jest francuska policja, to mówią, że to nie mogło być bez Macrona. Myślę, że po prostu piszą dziennikarze, i ja tak myślę zresztą, że to jest nacisk na Durowa, żeby on oddał ten swój messenger pod kontrolę rządu francuskiego, ponieważ pani der Leyen z Unii Europejskiej powiedziała, że to jest sprawa Francji i umyła ręce. A Macron chce być bohaterem zawsze. W związku z tym teraz zaczyna się to, że Paweł Durow nie poddał się wtedy, nie oddał Paryżowi ten swój messenger, nie poddał się teraz, ponieważ go wypuszczono i już nikt nie ma przeciwko niemu żadnych przesłuchań, a Macron się mści. I to jest bardzo dziwne, ponieważ dopiero wczoraj ogłoszono, że jest list gończy wydany przez Francję w miesiącu lipcu przeciwko bratu. Durowa, brata, który jest Nikolaj Durow, który jest faktycznie głównym programistą, który jest autorem tego programu, bo Paweł Durow jest psychologiem z zawodu i po prostu świetnym biznesmenem i miliarderem. A ten brat to jest taki geek, jak to się mówi, Amerykanie, który wygrywał wszystkie olimpiady od wieku lat 16, międzynarodowe, różne olimpiady programistów, ma dwa doktoraty z matematyki, bardzo skomplikowany i nikt nie wie, gdzie on jest. Teraz jest list głowy, bo on ma odpowiadać za ten telegram. Jednocześnie w tym samym lipcu partnerka Durowa ogłosiła po raz pierwszy, że ma trójkę dzieci z tym Durowem i że 3 lata temu, w 2021 roku, kiedy dziecko miało coś tam, młodsze dziecko miało 4 latka, to niby to było jakieś gesty ze strony ojca, które były przemocą w stosunku do dziecka, poważną przemocą, i zaczęła sprawę już o jakąś przemoc w rodzinie, rozumiem, tak? O coś takiego. Tak. Ona nie jest żoną, ona jest po prostu jego byłą partnerką, rozstały się chyba w 18 roku. W Szwajcarii zaczęła te sprawy, gdzie teraz mieszka. W Szwajcarii odmówiono ją, bo zbyt późno podała, to już po 3 latach. Ale potem wszystko, dlaczegoś dano tej sprawie tok. I teraz tym się zajmuje francuska policja nagle, a nie szwajcarska. Znaczy jest i wszyscy dziennikarze i specjaliści są zgodni, jest nacisk na Pawła Durowa w samych różnych, powiedzmy,
samymi różnymi sposobami. Ale chodzi przecież o coś innego, znacznie bardziej ciekawego. Chodzi, że policja nie chce używać, to znaczy, swoich metod operacyjnych po to, żeby walczyć ze wszystkim, co tam jest napisane, ze wszystkim, ze pedopornografią, z trafikiem narkotyków i tak dalej. Ale pomysł w ogóle, że państwo może zdefiniować kryteria przestrzegania prawa przez obywateli i zmusić prywatne firmy do ich monitorowania, to jest po prostu nowoczesny zwrot w kierunku państwa korporacyjnego, czyli faszyzmu w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, jak to było we Włoszech, to państwo korporacyjne. Dotyczy to zarówno moderowania treści na platformach korporacyjnych, jak i udalania praniu pieniędzy. To wszystko policja czy państwo chce przełożyć na barki korporacji. Aresztowanie Durowa za niewystarczającą moderację jest oznaką, że państwo francuskie zrobiło jeden krok w kierunku państwa faszystowskiego, dosłownie. I to nie po raz pierwszy zresztą. W charakterze takiej małej ilustracji, to wczoraj zostało ogłoszone, że Francja przetestuje, to znaczy wprowadzi pomysł Macrona, który on wyłożył przed wyborami, to będzie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. W ogóle wszystkich telefonów. To znaczy wszyscy politycy w świecie rozumieją, że internet i wolne, mniej więcej wolne sieci społeczne i messengery są ich wrogiem, ponieważ każde państwo chce kontroli. No i proszę bardzo, nie będzie telefonów komórkowych w szkołach. Ja zobaczę, jak dzieci tego nigdy nie wybaczą Macron. To są coraz częstsze zakusy na to. Myślę, że wypływa to też z Chin, bo Chiny również prowadzą różne ograniczenia. Jaka będzie przyszłość Pawła Durowa, to dowiemy się na pewno w najbliższym czasie. Tak jak pan powiedział, są silne naciski, żeby ograniczać wolność słowa, tym bardziej w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, prawda? Absolutnie z panią się zgadzam. To jest jakaś taka nawałnica, która w różnych krajach, no oczywiście od Chin do Stanów Zjednoczonych. Kto by mógł pomyśleć, że te dwa kraje będą coraz bardziej podobne do siebie. A mówił o tym pan Aleksander Bondarjew, dziennikarz, tłumacz, publicysta, przez wiele lat już mieszkający w Paryżu. Dziękuję panie redaktorze i do usłyszenia. Ja dziękuję, do widzenia. 7:41 na naszych zegarach, a my za kilka chwil opowiemy państwu o pięknej i potrzebnej inicjatywie.